Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak jak pani rzecznik powiedziała, ostatni tydzień, właściwie i początek tego był taki dosyć ważny i z punktu widzenia turystycznego, i z punktu widzenia gospodarczego i współpracy. I może zacznę od tematu związanego z naszym portem w Elblągu. Kilka lat temu przystąpiliśmy w ramach programu Południowego Bałtyku do programu INCON 60. Sprawdzę tylko, czy się nie pomyliłem, dobrze. I w ramach tego programu przy udziale Uniwersytetu Morskiego realizowany był projekt dotyczący współpracy pomiędzy portami wielkości tak jak my Elbląg, a nie dużych, wielkich portów jak Gdańsk, Gdynia, bo one praktycznie funkcjonują na innej płaszczyźnie. Ten projekt i zrównoważony rozwój, tak to było ładnie ujęte, realizował również Uniwersytet Morski. I w ramach tego projektu staraliśmy i pętli południowego Bałtyku, staraliśmy się, żeby objąć nasz port, który niedługo będzie miał dostęp do Morza Bałtyckiego, już siecią współpracy operatorów, armatorów, po to, żeby kiedy zakończą się prace infrastrukturalne, to już zainteresowanie tym portem było i pewne doświadczenie, żeby to już przygotowywać na dzisiaj. Jak wiemy, 17 września jest otwarcie pierwszego etapu, czyli kanału przez Mierzeję Wiślaną, ale jeszcze te pogłębienia torów to są kolejne elementy, które będą realizowane. Natomiast my już od 2 lat pracujemy nad tym, żeby Elbląg wszedł do sieci portów i przeładunków towarów, które mogą zaistnieć. I 9 maja w ambasadzie Rzeczypospolitej w Kopenhadze wspólnie z panem dyrektorem Arkadiuszem Zglińskim podpisaliśmy już list intencyjny z szefem portu Vordingborg i burmistrzem miasta Vordingborg o rozpoczęciu współpracy w ramach gospodarczej, w ramach, w skrócie to jest VEEC, czyli Vordingborg Elbląg Economic Cooperation. To oczywiście podpisanie, tak jak powiedziałem, miało miejsce z udziałem ambasadora Polski w Danii i ambasadora duńskiego w Polsce, który również pan Ole Toft zaangażował się w to przedsięwzięcie. Proszę Państwa, to jest to bardzo ważne, dlatego że również w ambasadzie znaleźli się operatorzy, którzy już funkcjonują na rynku połączeń morskich. Znaleźli się armatorzy, znaleźli się wszyscy, którzy się interesują transportem morskim, łącznie z Izbą Gospodarczą. I to powoduje, że zaczynamy tak naprawdę w tej chwili już przygotowywać się i planujemy przygotowanie całych dokumentów wspólnie z Uniwersytetem Morskim w Gdyni,
przygotowanie całych dokumentów o współpracy i dalszemu rozszerzaniu tej współpracy na wrzesień 2020 roku. Czyli w tej chwili, mówiąc krótko, będzie przygotowywana już siatka połączeń możliwych do zrealizowania, zbieranie zainteresowania, możliwości przeładunków, że w momencie, kiedy będzie temat inwestycyjny kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną zakończony, to będziemy mieli już ponawiązywane kontakty, możliwości do tego, żeby to mogło być zrealizowane. O korzyściach tutaj oczywiście należy mówić i one, że tak powiem, są ewidentne. Trudno tutaj tego nie widzieć, ponieważ byliśmy również, oprócz ambasady, tu widać, goszczeni w porcie Wartimburg, który intensywnie zwiększa swoje powierzchnie przeładunkowe. I te statki, które były akurat, jak byliśmy wspólnie z panem dyrektorem w trakcie rozładunku, doskonale będą mogły wpływać do naszego portu w Elblągu. Jest to tam akurat widać taki statek 8000 ton, 72 metry, 3,5 metra zanurzenia. Także tu chcę jednoznacznie podkreślić, to nie jest prawda, że nie ma statków, nie ma motorów. Ten rynek w tej chwili, w związku z sytuacją, która ma miejsce na Ukrainie, w ogóle się przemodelowuje. Także jesteśmy w dobrym momencie, w dobrym czasie, kiedy porty państw zachodnich ponownie analizują możliwości transportowe i o tym już będzie bliżej mówił, o tych możliwościach, pan dyrektor. Ja chcę podkreślić, że te działania właśnie w ramach tego programu INCON 60 w ramach Południowego Bałtyku pozwoliły przygotować takie opracowanie Zrównoważony Rozwój Portów Morskich. To jest oczywiście opracowanie w języku polskim, ale to nie tylko w języku polskim, jest również w języku angielskim. I tutaj jest to przygotowane dla wielu portów Morza Bałtyckiego i podejrzewam, i pewnie i nie tylko, do tego, żeby można było zawijać do tych portów o mniejszej wielkości, o mniejszej głębokości toru wodnego. I to jest ta właściwa strategia mówiąca o dalszym rozwoju. Co dalej będzie? Myślę, proszę Państwa, że jest to bardzo ważny krok milowy, jeśli chodzi o możliwość rozwoju naszego portu. Drugie również brał udział w podpisaniu tego listu intencyjnego pan burmistrz Wartimburga, gdzie również będziemy starali się wokół i tego tematu, i innych tworzyć współpracę, bo tutaj również Wartimburg dla nas, jako dla portu, który się odtwarza, ma duże znaczenie, ponieważ są w potężnym procesie inwestycyjnym i to jest możliwość, tak jak Państwo tam widzicie, ta część inwestycyjna się rozwija. To też jest cały duży pakiet doświadczeń, jeśli chodzi o sposób, realizację, podejście i jakich, że tak powiem, też starać się błędów przy realizacji takich przedsięwzięć unikać, na co zwracać uwagę. Myślę, że te doświadczenia będą bardzo cenne i tutaj, jeżeli
mogę, to jeszcze raz podkreślę, że jest to dla nas z punktu widzenia i samorządu, i zarządu portu, i gospodarki naszego miasta bardzo ważne przedsięwzięcie. Tu Państwo widzicie też również zdjęcia i z ambasadorem Rzeczypospolitej, i z ambasadorem duńskim, jak również z armatorami, z operatorami, którzy już dzisiaj są zainteresowani tematem dopływania do portu elbląskiego i raczej bym się nie obawiał, że tutaj zostanie inwestycja zrealizowana i nie będzie na ten temat wiedzy. Ważne jest tylko, żeby po prostu wszystkie te uwarunkowania, które są możliwe, zrealizować. Tu poproszę pana dyrektora zarządu portu Arkadiusza Zwińskiego, który powie o pewnych też i uwarunkowaniach i tematach już takich konkretnych między portami, które wynikają też z tego listu intencyjnego. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Szanowni państwo, port elbląski to zadaniami elbląskiego portu to nie jest tylko obsługa ładunków, obsługa turystów, ale również współpraca międzynarodowa. I w tym zakresie, tak jak pan prezydent wspomniał wcześniej, zarząd portu z wyprzedzeniem, zanim rozpoczęto realizację budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, prowadził daleko sięgające rozmowy międzynarodowe w zakresie współpracy pomiędzy tymi małymi portami znajdującymi się w rejonie Morza Bałtyckiego. Pierwszym projektem unijnym, w którym uczestniczyliśmy, to był projekt Amber Coast Logistic. Powiązania te współpracy dotyczyły przede wszystkim portów niemieckich, ale również portów skandynawskich. Kolejnym takim projektem, w którym uczestniczyliśmy, zakończył się właściwie już w roku ubiegłym, to był projekt Pętli Południowego Bałtyku, gdzie między innymi w trakcie tego projektu poznaliśmy małe porty duńskie, szwedzkie, litewskie. I tak rozpoczęła się nasza współpraca z portem Vordingborg. Wstępne spotkania, wstępne rozmowy. W ramach trwania projektu Pętli Południowego Bałtyku przystąpiliśmy również do projektu Incon 60 jako partner merytoryczny. I w związku z tym ta współpraca z portem Vordingborg nam się jeszcze bardziej zacieśniła. W związku z tym w roku ubiegłym dyrektor portu Vordingborg przyjechał do portu elbląskiego, gdzie miał przyjemność zapoznać się z całą infrastrukturą portową, elbląską infrastrukturą. Również w ramach spotkania pokazaliśmy obecnie realizowaną inwestycję, właściwie pierwszy jej etap, czyli budowę śluzy i kanału na Mierzei Wiślanej. I tak ta nasza współpraca z miesiąca na miesiąc coraz bardziej się rozwijała. I takim właśnie najlepszym przykładem jest podpisanie chociażby listu intencyjnego dotyczącego współpracy. W dalszej kolejności podpiszemy już konkretną umowę. Port Vordingborg, tak jak port Elbląg, jest portem samorządowym. Dzięki temu pozyskuje grunty przeznaczone pod inwestycje, pod rozwój portu. I to jest najlepszy przykład, jak samorządy mogą współpracować z portami. Będąc ich właścicielem, mogą widzieć ten potencjał rozwojowy każdego portu. Chciałbym podkreślić, że port Vordingborg położony jest zaledwie 100 km od Kopenhagi, czyli niemalże tak jak my od Trójmiasta, może nawet krócej. Ale dzięki temu może współpracować jako mały port wspomagający właśnie duże porty. My jako port elbląski również jesteśmy w takim położeniu.
Port Vordingborg, trzeba podkreślić, w 2010 roku został całkowicie zamknięty z przyczyn administracyjnych czy z przyczyn decyzji wewnętrznych. Natomiast w 2014 roku rozpoczęto reaktywację tego portu i tak areał tego portu wynosił w tym okresie niespełna 4,5 hektara ze zdolnością przeładunkową do 250 tysięcy rocznie. Czyli niemalże jest to odzwierciedlenie wielkościowo takie same, jakie ma port elbląski. Natomiast gmina Vordingborg widziała ten potencjał rozwojowy portu i przeznaczała kolejne grunty pod inwestycje. I tak do dzisiejszego dnia można powiedzieć, że port rozrasta się dość znacznie, ponieważ obecnie posiada już około 18 hektarów powierzchni, a docelowo do roku 2026, pozyskując nowe tereny inwestycyjne w planach, chce rozwinąć się do wielkości 50 hektarów powierzchni. Dzięki temu, że port Vordingborg właśnie pozyskuje te miejsca rozwojowe, realizuje szereg inwestycji. Oczywiście te inwestycje, chociażby pod kątem wymagań środowiskowych czy ekologicznych, one są znacznie łatwiej możliwe do przeprowadzenia w przypadku polskich portów i polskich warunków. Ale konkludując, dzięki temu port Vordingborg będzie posiadał zdolności przeładunkowe od 1 miliona do 3 milionów ton, czyli tak samo jak port elbląski po realizacji inwestycji budowy przekopu i innych inwestycjach w porcie elbląskim w obszarze granic portu i granic miasta. Co do współpracy, ustaliliśmy warunki, że oprócz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, które port Vordingborg opisał właśnie w wydaniu drukowanym, widzimy ogromny potencjał w zakresie wymiany handlowej. Ta wymiana handlowa dotyczy przede wszystkim eksportu z elbląskiego portu materiałów budowlanych, głównie cementu, ponieważ rozwijający się port i Dania rozwijająca się infrastrukturalnie ma duże potrzeby w tym zakresie. Także port elbląski, lokalizacja zakładów przemysłowych, cementowni ma tą dużą szansę, gdzie właśnie między innymi duże ilości cementu mogą być transportowane. Ale oprócz wspomnianego cementu czy materiałów budowlanych, ta wymiana handlowa również dotyczy takich towarów jak produkty rolne, nawozy czy przemysł drzewny. Cóż mógłbym jeszcze dodać? Na początku port Vordingborg posiadał tylko nabrzeża o długości 150 metrów. Dzisiaj te nabrzeża wynoszą już o długości ponad 1200 metrów. Dzięki temu port Vordingborg, posiadając taką infrastrukturę, pozyskuje nowych kontrahentów, czego my wkrótce będziemy przykładem, a właściwie już jesteśmy, bo bardzo dużo potencjalnych kontrahentów zwraca się z zapytaniami o możliwość inwestowania w elbląskim porcie i przyczynia się nie tylko do rozwoju miasta, ale również do rozwoju gospodarczego kraju, czego zadaniem jest również między innymi pomoc ambasady duńskiej czy ambasady polskiej. Także ta współpraca doskonale nam się rozwija i w ramach tej współpracy również uczestniczymy w nowym projekcie, który będzie realizowany już pod koniec bieżącego roku. Jest to projekt o nazwie SmartNet, gdzie będzie właśnie sieciowanie, łączenie, współpracy pomiędzy małymi portami, jak również szukanie nowych rozwiązań transportowo-logistycznych w obrębie Morza Bałtyckiego. Oprócz ambasadora, oprócz przedstawicieli samorządu i portu duńskiego, w naszych spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele branży morskiej daleko pojętej, głównie branży shippingowej. Takim przykładem jest obecność prezesa pana Michaela Schmidta z firmy Baltic Shipping Company. W trakcie naszego spotkania pan prezes przedstawił prezentację i w prezentacji jasno jest wskazane, że firma Baltic Shipping Company głównie operuje na rynku transportowym jednostkami o nośności od 1000 do 5000 ton. I tych jednostek, proszę mi uwierzyć, jest bardzo dużo. Te jednostki znakomicie radzą sobie w tak zwanym short shippingu, czyli transportu morskiego bliskiego zasięgu.
I te jednostki znakomicie mogą poruszać się przy nowych parametrach żeglugowych na naszych torach wodnych, na rzece Elbląg, na Zalewie Wiślanym. Z panem prezydentem widzieliśmy cumowaną i obsługiwaną w trakcie naszego zwiedzania portu jednostkę o długości 78 metrów, zanurzenia do 3,5, a nawet 3,8 metra, gdzie ten tonaż na jednostce jest tak szacowany od 5 do 8 tysięcy ton przy pełnym zanurzeniu. Czyli przy tych parametrach, jakie będą na rzece Elbląg 4,5 metra głębokości, takie jednostki z powodzeniem do naszego portu będą mogły wpływać. Natomiast tak jak wspomniałem, była to jednostka o długości 72 metrów. Nowe parametry pozwolą na wpływanie do elbląskiego portu jednostek o długości 100 metrów, czyli spodziewamy się, że tych jednostek będzie coraz więcej. Ale oprócz przedstawicieli shippingu zagranicznego, duńskiego, był obecny również prezes organizacji portów duńskich, gdzie również deklarował swoją pomoc, współpracę w zakresie nie tylko organizacji transportu, ale współpracy z innymi portami duńskimi. My już w ramach projektu Pętli Południowego Bałtyku współpracujemy m.in. z portem Rene położonym na Bornholmie. Także widać, ta współpraca z portami skandynawskimi, nie tylko duńskimi, ale również szwedzkimi, będzie nam się doskonale układała i myślę, że już niedługo będziemy mieli pierwsze przykłady, kiedy pierwsze jednostki zawiną do elbląskiego portu z towarem. Oprócz, tak jak wspomniałem, przedstawicieli zagranicznych, w naszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branży shippingowej z Polski. Takim przykładem jest obecność pana Wojciecha Raczkowskiego, prezesa firmy Dan Shipping ze Szczecina. I to również jest najlepszy przykład, bo właśnie prezes firmy Dan Shipping zorganizował chociażby transport kamienia hydrotechnicznego ze Szwecji na wykonanie m.in. prac pierwszego etapu budowy kanału, czyli transportu kamienia hydrotechnicznego z portu szwedzkiego na miejsce w Nowym Świecie jednostką Amanda. To jest również doskonały przykład, że takie jednostki do elbląskiego portu będą mogły wpływać. Już dzisiaj odbywa się również spotkanie przedstawicieli portu Vordingborg w polskim porcie Władysławowo. My z portem Władysławowo współpracujemy w ramach Związku Małych Portów Morskich, gdzie wszystkie małe, większość właściwie, może nie wszystkie, ale większość małych portów polskich jednoczy się z nami we wspólnych działaniach w zakresie współpracy i intensyfikacji transportu drogą wodną. Także tak jak powiedziałem, te nasze zadania już były znacznie wyprzedzone, zanim rozpoczęto budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną, a przykłady tej współpracy i tych działań są widoczne już dzisiaj. Dziękuję serdecznie. No jeszcze w uzupełnieniu, bo tu pan dyrektor miał powiedzieć też, państwo, tak jak widzicie na tych zdjęciach i to, co też pokazywał pan dyrektor portu w Vordingborgu, tam nie ma suwnic, nie ma żurawi szynowych wielkich. To wszystko są takie małe na kołach gumowych żurawiki, które obsługują i sypkie towary, i te big bagi, którymi akurat jak my byliśmy, to przywieźli nawóz i to wszystko elastycznie obsługiwało zupełnie. Mówi, że to są bardzo w porównaniu z tymi tradycyjnymi szynowymi konstrukcjami, które są o wiele bardziej kosztochłonne i trudniej do wykorzystywania, a bardziej elastyczne są te. Także różnego tego typu przykłady widzieliśmy. Tam na zdjęciu jest widać jedną suwnicę, ale akurat na terenie portu jest budowana w jednej hali konstrukcje mostowe. I ta suwnica służy tylko i wyłącznie do załadunki tych konstrukcji na statek, bo one stamtąd wypływają i to jest firmowa, że tak powiem, tej firmy, która te konstrukcje robi. Ona nie jest portu. Jak widzimy, załadunek tej ciężarówki czy tego odbywa się z takich właśnie małych żurawików. Tam akurat w kolorze zielonym, które bezpośrednio na te tiry
przyładowuje materiał sypki i tak to wygląda. Liczą każdą złotówkę, jak to się mówi, i oczywiście nie jest to, i to mi się bardzo podobało, że na zasadzie takiej, że zrobione z jakimś tam przerostem, tylko wszystko jest dostosowane do potrzeb i żeby to było jak najbardziej opłacalne. Oczywiście jest to najlepszy przykład, jak operacyjnie port jest przygotowany. Większość ludzi, osób myśli, że w portach powinny funkcjonować duże urządzenia dźwigowe. My właśnie z panem prezydentem zobaczyliśmy, że właśnie w takim małym porcie jak port Elbląski najważniejsza jest zdolność operacyjna i techniczna. W tym zakresie niepotrzebne są duże sownice, niepotrzebne są duże dźwigi stacjonarne. Doskonale z przeładunkiem tego rodzaju towarów radzą sobie właśnie dźwigi mobilne o nośności 25 do 30 ton, które mogą szybko i sprawnie przemieszczać się wzdłuż linii nabrzeży i terminali, oferując usługi przeładunkowe. Również port Vordingborg nie posiada dużej bazy transportowej. Tam tak naprawdę widzieliśmy tylko kilka pojazdów, wózków widłowych, które mogą sprawnie operacje przeładunkowe czy też przemieszczenie ładunku z nabrzeży do magazynów prowadzić. Operatorem portu jest port Vordingborg, ponieważ w Polsce dotychczas funkcjonowała ustawa mówiąca o tym, że zarządy portu nie mogły prowadzić działalności operacyjnej. W Danii zarządy portów taką działalność mogą prowadzić i w związku z tym wtedy jest logiczny i uzasadniony zakup sprzętu. My w przypadku, gdybyśmy chcieli taki sprzęt zakupić, do tej pory nie moglibyśmy jego używać, musielibyśmy mieć firmę operacyjną, która mogłaby nam płacić dzierżawę. A tak jak pan prezydent wspomniał, zakup takiego sprzętu jest dość kosztochłonny. Także jak widać, ten sprzęt, którym operuje port Vordingborg i port Elbląski, jest sprzętem doskonale funkcjonującym, nadającym się operacyjnie do obsługi ładunków, czy to sypkich, czy spaletyzowanych. Dobrze, i przechodzimy do drugiego spotkania. Szóstego maja byliśmy tutaj wspólnie na podpisaniu umowy partnerskiej z miastem Szombatelej z Węgier. Ja powiem tak, że w 2019 roku w sierpniu spotkałem się z burmistrzem Szombatelej odnośnie możliwości korzystania z funduszy wyszehradzkich, robienia wspólnych projektów. To 3 lata temu nawiązaliśmy taką współpracę. Fakt jest taki, że w międzyczasie nadeszła pandemia i praktycznie zamroziła skutecznie wszystkie działania. Dzisiaj jesteśmy w trakcie realizacji projektu w ramach miast wyszehradzkich, wspólnie, jeśli chodzi o promocję, turystykę. Jest już realizowany projekt, za chwilę pan dyrektor Adam Jocz powie więcej. Realizowane jest to przedsięwzięcie przy współpracy z miastem Szombatyli. Również podpisana była umowa przy udziale tutaj ambasadora Polski na Węgrzech i konsula honorowego polskiego na Węgrzech. Tutaj obaj panowie uczestniczyli przy podpisaniu umowy miast. Te umowy oczywiście są podpisane i co prawda można, znaczy nie można było zrobić spotkania zaraz po powrocie, bo wróciliśmy w sobotę po południu, a w niedzielę w nocy wyjeżdżaliśmy do Vordingborga podpisać umowę, stąd dopiero dzisiaj
wspólnie możemy o tych dwóch przedsięwzięciach powiedzieć. Proszę Państwa, jest to ważne przedsięwzięcie. Jak wiemy, w ramach współpracy partnerskiej z naszymi miastami realizujemy i promocje, i przedsięwzięcia turystyczne. Wiemy, że fundusze wyszehradzkie dla nas, jako miasta położonego blisko Bałtyku, są poza możliwościami i tu otworzyliśmy sobie dostęp do tych funduszy przez współpracę z miastem właśnie z tego terenu. Oczywiście tutaj głównym elementem, może mniej będzie mowa o gospodarce, jeśli w przypadku, tak jak mówimy o Wordingborgu, bardziej o turystyce, o promocji i taką promocję już realizujemy w ramach projektu wyszehradzkiego w krajach, które właśnie tą grupą są objęte, czyli Węgier, Słowacji, Polski, Gruzji, Austrii. Te tematy możemy promocyjne rozwijać. To może tyle na temat oficjalnej podpisanej umowy, natomiast tu jeszcze poproszę, pan dyrektor Adam Jocz uczestniczył również w tym spotkaniu. I na temat już realizowanego, bo myśmy wspólnie przygotowali projekt z Szombatyli promocyjny. On już jest w trakcie, no ale tak jak mówię, pandemia spowodowała, że pewne tematy typu kontaktów zostały zamrożone, ale już dzisiaj można było to nadrobić. A sam projekt już jest realizowany. Tu poproszę pana dyrektora o informację. Miasto Elbląg jest partnerem w tym projekcie. Głównym wiodącym realizatorem jest miasto Szombatyli. Projekt ma na celu promocję walorów turystycznych, kulturalnych poszczególnych miast, krajów, które w tym uczestniczą, tak jak pan prezydent powiedział, plus oczywiście Gruzji. Odbyliśmy już kilka spotkań, no ze względu na pandemię były to spotkania, konferencje online, gdzie wymienialiśmy się informacjami, co warto pokazywać w poszczególnych miastach. Do tego doszło jeszcze przygotowanie materiałów, które będą przez miasto Szombatyli zbierane i będzie wspólna prezentacja tych wszystkich zebranych materiałów w poszczególnych krajach i miastach we wszystkich lokalnych i regionalnych środkach masowego przekazu poszczególnych członków tego projektu. Oprócz tego promocja poprzez materiały wideo, również przekazaliśmy nasze filmy promocyjne. One zostaną wykorzystane w ogólnej promocji partnerów projektu. Będzie to skutkować tym, iż projekt trwa do jesieni tego roku, iż od końca tego roku i początku przyszłego będzie ruszała promocja nie tylko w tych państwach, które uczestniczą i miasta, które uczestniczą w tym projekcie, ale również na targach, w których uczestniczą wszystkie miasta biorące udział w projekcie, czyli również Austria, Niemcy. I w tym momencie zasięg potencjału przekazania informacji o potencjale miasta Elbląga znacznie się zwiększy. Tutaj jeszcze bym dodał, że te wszystkie materiały promocyjne są właśnie finansowane, nie płacimy jako miasto, są finansowane z funduszy wyszehradzkich. Także tą tak jakby promocję robimy nieodpłatnie. A jaki koszt udziału miasta w tym projekcie jest?
To jest tylko i wyłącznie nasza praca, która służy przygotowaniu materiałów, informacji, zdjęć, które my posiadamy i przekazanie do takiej no już finalnej obróbki przygotowania tego wszystkiego, żeby można było to pokazywać dalej. I tutaj jeszcze dobrze, że tak, że jeszcze dodał pan dyrektor, bo jeszcze wchodzimy na Niemcy, Austrię, które wiemy, że tam promocja w tych ośrodkach, no to trochę kosztuje, także tutaj dla nas jest to wyjątkowo korzystne. Nie, to jest znaczy promocja kulturalna, turystyczna, mówiąca o walorach danych miast i potencjału tych miast. Chciałbym zapytać o porty. Po pierwsze, czy porty planuje w związku z tym, że kanał zostanie otwarty, zmiana operatora, czy operator się dostosuje do tego, co się będzie działo po 17 września? To po pierwsze. Po drugie, ta współpraca z tymi portami to raczej jest współpraca czy konkurencja, bo wy też ze sobą w jakimś stopniu konkurujecie o kontrahentów. I trzecie pytanie o same tereny portowe. Czy władze miasta, panie prezydencie, w związku z rosnącym zainteresowaniem myślą o tym, żeby wydzierżawiać grunty, które leżą w porcie firmom, które będą tym zainteresowane? Jak to z perspektywy władz miasta miałoby wyglądać? Ja może powiem tak. Jeśli chodzi o w ogóle, to tak można by powiedzieć, że wszystko jest konkurencyjne, bo gmina Pasmek będzie konkurencyjna na Elbląga i tak dalej. Ale to, co jest najistotniejsze w tym projekcie, to jest budowa tak zwanej siatki połączeń, bo prosty przykład, żeby zafrachtować 100-tysięcznik, no to nie zawsze się znajduje ktoś, kto ma od razu 100 tysięcy ton do załadowania. A statek z ładunkiem 5 tysięcy ton nie wypłynie. I to trwa długo, bo muszą iluś chętnych zebrać, żeby te 100 tysięcy załadować i wtedy statek płynie. Natomiast 8 tysięcy ton jest taką ilością, która załatwia takich chętnych, którzy szybciutko znajdują, powiedzmy, 8 tysięcy, nie martwią się, że czy jeszcze się inni znajdą, czy nie. Załadunek trwa parę godzin, wypływają i ten statek szybko może dostarczyć towar. I to jest ta konkurencyjność tych małych portów w stosunku do dużych, gdzie niejednokrotnie, jak przypłynie do dużego portu Pasz Gdańsk-Gdynia, to stoi ileś czasu na redzie, zanim w logistyce wejdzie mu, że uda mu się go rozładować. To jest duża szansa dla tych małych portów i to właśnie małe porty to tłumaczyli właśnie na tym spotkaniu przedstawiciele Shipping Company i tak dalej, że to wykorzystują. Nie, konkurencji nie ma, bo jak sami widzimy, lokalizacja Wordingborga i lokalizacja Elbląga są takie, że Elbląg nie podbierze Wordingborgowi towaru, bo to trzeba zabrać towar. Jest to tylko tyle, że może być tak, że niektóre transakcje mogą być w przypadku sieci, może wysłać do innego portu, a może wysłać, załadować w Wordingborgu i wysłać na przykład do Roztoku, a może wysłać do Elbląga, przykładowo jadąc gdzieś tam. I to jest tak, że wtedy jesteśmy w takim jakimś partnerstwie, że jak mają kogoś zaproponować, oczywiście decyduje przewoźnik, ale sami wiemy, że porty to nie przyjmują towarów tylko dla danego miasta, tylko jest to tak jakby przeładunek i dalsza wysyłka. Ja bym tu nie patrzył na stronę konkurencji, ja bym patrzył na możliwość tworzenia wspólnej logistyki. To bardziej jest przekonujące. Co do gruntów, powiem tak, Wordingborg się rozbudowuje nie na zasadzie tego, że przejmuje kolejne grunty od miasta, bo oni mają tam dosyć lepszą sytuację, a mianowicie my mamy rzekę
nie tak szeroką jak oni. I oni po prostu, tworząc nowe tereny, to najpierw zabierają, że tak powiem, wodzie i zasypując, tworzą place składowe, manewrowe. Czyli zupełnie nie ma tutaj jakiejś możliwości, że zabierają z jednej działalności gospodarczej pod to, że zrobią działalność portową. My na dzień dzisiejszy mamy dwa terminale. Jeden ma 4,5 hektara, który jest wykorzystany w niewielkiej ilości. Drugi terminal osobowy, który jest też w gotowości do wykorzystania. Na dzisiaj, jeżeli pojawia się zainteresowanie, na dzisiaj będziemy się oczywiście każdej takiej sytuacji przyglądać i oczywiście nie każdy teren w Polsce jest pod przeładunek, bo wiemy, że na wyspie Spichrzów mamy tereny pod hotel, pod różne funkcje turystyczne. Mam też pomysł na kolejną marinę, ale nie chcę to dzisiaj na ten temat dyskutować. I to, co jest możliwe, to jest do dyskusji, do możliwej realizacji. Zdarzają się inwestorzy, którzy by chcieli zainwestować i to też będziemy brali pod uwagę. W każdym razie na pewno sytuacja w tej chwili, kiedy się otwiera taka możliwość, będzie dokładnie analizowana. Druga rzecz, to nie jest kwestia czy dzierżawa, czy sprzedaż, bo to zależy też od tego, czy tam akurat w Wordingborgu to mówią o dzierżawie, ale na terenie samego placu operacyjnego, tam gdzie są nabrzeża, gdzie jest to wszystko możliwe. My na dzisiaj każdą taką propozycję będziemy analizować. Co do operatora, powiem tak, że oni mają trochę inne przepisy, my też trochę inne, ale co do obecnego, to już pan dyrektor powie. No proszę, właśnie z tym operatorem, jak to będzie wyglądać? Jeżeli chodzi o logistykę transportu, to od transportu oczywiście nie będziemy żadną konkurencją, bo tak jak pan prezydent powiedział, porty, a właściwie towar, który kierowany jest do portów, ma swojego nadawcę i odbiorcę. I to zależy, gdzie są podpisane te kontrakty, czyli port najbliżej położony odbiorcy finalnego jest tym portem destynacji i transportu. Natomiast jeżeli chodzi o operatorów przeładunków, nasze umowy są skonstruowane w ten sposób, iż jeżeli trafia do nas dany towar i wymaga konkretnej obsługi technicznej, wtedy operator terminala taki sprzęt techniczny musi zapewnić. Jeżeli nie jest w stanie zapewnić takiego sprzętu, my jako zarząd portu możemy wziąć wykonawcę drugiego, który taką operację załadunkową wykona. Natomiast wraz ze wzrostem towarów, wraz z poszerzeniem asortymentu towarów, operator jest zobowiązany do zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu przeładunkowego i to nie tylko dlatego, że zobowiązany jest z umową z zarządem portu, ale również w zakresie pozyskiwania własnych przychodów, bo to operator czerpie przychody z operacji przeładunkowych. Ja tu dodam, że to jest też pewnego rodzaju ułomność przepisów, które powstały, bo tak jak widzimy, jeżeli jest port komunalny, a jest, to powinna być to spółka nie w jakiś sposób ograniczona w działalności, tylko dla mnie powinna mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej jak każdy normalny podmiot. Ale myślę, że to jest temat do dyskusji z parlamentarzystami odnośnie zmiany przepisów, bo one nie przystają do rzeczywistości. Mamy przykład chociażby po krajach zachodnich, że zdaje egzamin właśnie jak jest dwa w jednym, czyli jest właściciel portu i jest operator, który prowadzi to wszystko
jest to w jednych rękach. No ale to już jest poza nami, bo to jest sprawa ustawy. Można powiedzieć, że ten Wornik to taki port bliźniak elbląski. Można powiedzieć, że to port bliźniak, z tym, że tak jak pan prezydent wspomniał, ma większe perspektywy rozwoju, ponieważ nie wykorzystuje rezerw terenowych miasta, a swoje kolejne place przeładunkowe buduje po prostu na wodzie, tak? Czyli pozyskuje kolejny teren inwestycyjny, wchodząc niejako w wodę, tak jak bo ma być w przypadku dużych portów polskich. Ja mam jeszcze jedno pytanie a propos, bo podpisana mowa na to pogłębienie trzeci etap. Ten fragment ma być zrobiony przez siłami tam wykonawcy NDI, a reszta Urzędu Morskiego w Gdyni, ale zostaje ten fragment tutaj, który na nas zwalają. Co dalej z tej kwestii? No, ja nie wiem, ile razy można dyskutować. W granicach administracyjnych miasta mamy toru wodnego 3,5 km. 2,5 km jest pogłębiane przez Urząd Morski, a 900 metrów niby ma być przez prezydenta. No to gdzie tu jest jakakolwiek racjonalność? No. Przepisy stanowią, że cały tor wodny jest w rękach Skarbu Państwa i tu prezydent nie ma żadnych możliwości władczych. Z panem ministrem dawno to żeśmy na ten temat dyskutowali. Jeżeli nie mają środków, żeby pogłębić to bezpośrednio jako Urząd Morski, to my żeśmy wskazali tereny, gdzie można refulat złożyć i zakupili, czy po przetargu rozstrzygnęli zakup pogłębiarki i będą pogłębiać. Nie wiem, że jakoś mnie w kółko nikt nie pyta, że na Siódemce, która jest w granicach administracyjnych miasta, prezydent dziur na drodze nie usuwa. No bo nie usuwa, bo to nie jest jego robota. A co w kółko mówimy o 900 metrach, które jest w rękach Skarbu Państwa, że to ma prezydent robić. No. Jasne, można wszystko zrobić, tylko nie ma tutaj jakiejś w tym wszystkim podstawy prawnej. Dobra, dziękuję. Tam w Piotrkowskim się mówi, że według prawa to miasto powinno się tym zająć, więc dlatego... Znaczy, no właśnie i to jest taka dyskusja, bo pan Piotrkowski traktuje tor wodny jako niedostępowy. Jako basen. A tu nie jest tak jak Zatoka, że se można popłynąć tak, można se popłynąć tak albo tak. Wybrać sobie drogę. My pogłębimy tą, ale jak chcesz se chłopie tędy popłynąć, to se to pogłęb. Natomiast u nas nie ma dwóch równoległych torów wodnych, żeby gdziekolwiek dopłynąć, to trzeba mieć dostęp. Czyli to jest tor dostępowy, co nie ma racji pan dyrektor Urzędu Morskiego. Przepływowy przede wszystkim. I mało tego, oczywiście, że ten kawałek od toru wodnego do dawnego zamku, czy teraz General Electric, tam jest taki basenik, to oni nie będą pogłębiać i nikt od nich tego nie wymaga. Tak samo jak nie będą pogłębiać bezpośrednio na terminalu to, co ma statek przycumować, to musi to spółka, czyli prezydent miasta. Ale po pierwsze, jeżeli się nie pogłębi, to nie ma dostępu, to o czym my mówimy? No to jest takie, no nie rozumiem, po co ktoś tam robi takie zamieszanie wokół tak prostej konstrukcji prawnej. To chyba ma na celu przejęcie torów wodnych w całych granicach miasta i całych portów i upaństwowienie, tak? Chociaż znaczy, te tory i tak są już państwowe. Ja powiem tak, to ja to samo też odpowiadałem, że my płacimy za odprowadzenie wód deszczowych około 2 milionów do Wód Polskich, Skarbu Państwa. Proszę bardzo, to ja przestaję płacić za odprowadzenie wód deszczowych. Bo to jest moje. No pogłębienie będzie. Wtedy sobie pogłębimy. No, tak to wygląda. A nie, to płacić macie.